Cześć, witam Ciebie serdecznie w kolejnej części Questions and Answers z Dawidem Dowbuszem. Wszystko na temat nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Przejdźmy do kolejnych pytań. Co myślisz o wynajmie krótkoterminowym i czy masz w swoim portfolio takie nieruchomości? Myślę, że jest to rynek, gdzie może być w pewnym momencie przesycony, bo po prostu dużo osób idzie tą strategią i trzeba być tutaj ostrożnym, bo poza tymi osobami, które chwalą się, jak duże na tym mają zarobki i oczywiście sprzedają do tego różnego rodzaju kursy, są też te osoby, które szły właśnie tą drogą i niestety no, sporo pieniędzy w to zainwestowały i koniec końców te nieruchomości wróciły na rynek tradycyjny, długoterminowy. Więc trzeba być na pewno tutaj ostrożnym i jest to 100% biznes, który wiąże się też z walką z konkurencją, tak? Jest to walka cenowa, jest to walka związana z dostarczaniem odpowiedniego produktu i trzeba być cały czas na bieżąco, non-stop. Trzeba być po prostu non-stop na bieżąco, żeby nie wypaść z tego rynku. Więc jeżeli myślisz o strategii, gdzie będziesz cieszył się wolnym czasem i dużym spokojem, to uważam, że na tyle, ile możesz to zautomatyzować, ten rodzaj nieruchomości jest na pewno najbardziej absorbujący. I czy mam taki typ nieruchomości? Tak, mam taki typ nieruchomości i przyznam szczerze, że na dzień dzisiejszy no, mamy same oceny na 5 gwiazdek. Do tego mamy wyróżnienie od Airbnb Guest Favorite Badge, ale w moim przypadku no, wiązało się to z tym, że ja sam, znając odpowiedniego człowieka, który działa w tym rynku już od długiego czasu, wysłałem tutaj osoby z mojej załogi na warsztaty, gdzie oni po tych warsztatach i pod okiem tego człowieka wprowadziły mi taką właśnie nieruchomość i no, na dzień dzisiejszy działa to świetnie. Ale tak jak wspomniałem, podsumowując, zależy co Cię interesuje. Na pewno, jeżeli robisz to dobrze i masz do tego dobrą lokalizację, możesz mieć z takiej nieruchomości największe zwroty. Chyba że masz po prostu dojścia i możesz to wynająć długoterminowo firmą bądź nawet zawiązać jakąś współpracę z ubezpieczeniami, gdzie muszą przykładowo po pożarze zakwaterować tam jakąś rodzinę. Więc jeżeli jesteś w stanie zdobyć taki kontrakt na Twoją nieruchomość typu właśnie najem krótkoterminowy, to również no, masz tutaj sytuację win. Czy masz strategię wyjścia z rynku nieruchomości? Więc jeżeli chodzi o mnie osobiście, na dzień dzisiejszy ja ten portfel cały czas powiększam i nie przewiduję w przyszłości, żebym miał tego portfela się pozbywać, tak? Ale no nie wiemy, co ta przyszłość mogłaby tak naprawdę przynieść i na dzień dzisiejszy kupuję te nieruchomości na spółki, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to mogę po prostu w takim wypadku sprzedawać całą spółkę z danym portfelem nieruchomości, a nie rozdrabniając się tak naprawdę teraz na kilkadziesiąt pojedynczych sprzedaży, więc jest to na pewno dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o upłynnienie takiego portfela. Ale może się też to wiązać z tym, że ktoś by oczekiwał w takim wypadku jakiegoś przynajmniej paru procentowego discountu, tak, że kupi cały portfel nieco taniej niż jakby kupował te nieruchomości indywidualnie. Więc co pokaże przyszłość, to zobaczymy, ale mam w razie czego przygotowane spółki, które mogłyby te portfele wyprzedawać. Z tym, że jeszcze raz podkreślę, nie przewiduję na dzień dzisiejszy nic takiego, bym chciał sprzedawać swoje nieruchomości. Jestem zadowolony bardzo z ich posiadania i ja zostaję z nimi. Na dzień dzisiejszy one zostają ze mną. Czy widzisz jakieś nowe możliwości inwestycyjne wynikające z aktualnych zmian prawnych lub ekonomicznych? Oczywiście są nowe też możliwości, gdzie coraz częściej instytucje inwestują na rynku nieruchomości, fundusze inwestycyjne, no i nie tylko, house też associations, które potrzebują nieruchomości na wynajem bądź potrzebują nieruchomości dla osób potrzebujących i tak naprawdę można skupić się na tym, by w pewnym momencie budować większe projekty i sprzedawać je właśnie bezpośrednio w całości do takich instytucji, więc to jest też na przykład ciekawa droga do obrania i no też możemy ogólnie współpracować z miastem, gdzie miasto potrzebuje nieruchomości, tak naprawdę nieruchomości kancelowych, gdzie można z takim miastem podpisać kontrakt na 5 lat przykładowo i jeżeli będziemy chcieli tą nieruchomość z powrotem, to musi
nam to miasto oddać w takiej samej kondycji, jak od nas tą nieruchomość wzięło. Oczywiście też na pewno są różnego rodzaju zagrożenia, tutaj trzeba sprawdzać umowy i kontrakty, więc róbmy wszystko tak, żebyśmy byli z tym też bezpieczni. Jakie są Twoje metody minimalizowania ryzyka pustostanów? Więc metodami tymi są oczywiście standard tych nieruchomości, czyli ten produkt, to uważam za ekstremalnie ważny produkt, którego jest tutaj niewystarczająco dużo na tym rynku. Budowanie bazy klientów, czyli cały czas poszerzamy tą możliwą grupę, która jest potencjalnie zainteresowana. Nawet jeżeli na tą chwilę nie mamy dostępnej nieruchomości, nic nie szkodzi, wysyłając załóżmy za rok czasu do tej grupy 50-osobowej dla przykładu tą wiadomość, że dom się zwolnił czy pokój się zwolnił, jest duża szansa, że któraś z tych osób będzie nadal zainteresowana. Więc też jest tutaj kluczowe, żeby utrzymywać ten standard i utrzymywać tą jakość, tak by za każdym razem, gdy nowy człowiek ma się wprowadzić na naszą nieruchomość, którą już mamy od dłuższego czasu, żeby dla niego też był ten efekt wow, że jest to dom, w którym chciał zamieszkać. Więc nieustanne utrzymywanie jakości i budowanie marki związanej z naszymi nieruchomościami. W jaki sposób zabezpieczasz swoje inwestycje przed ewentualnymi zmianami stóp procentowych? Więc jeżeli chodzi o to pytanie, to przede wszystkim przez to, że zacząłem inwestować już 10 lat temu, jak robiłem remortgage na nieruchomościach z wyciąganiem kapitału, to wyciągałem ten kapitał do momentu, aż odzyskiwałem cały zainwestowany kapitał. Zazwyczaj było to po pierwszym razie, gdzie dochodził dodatkowo czynsz. Przez załóżmy rok, dwa czy trzy lata już miałem wyzerowany licznik, bądź jeżeli do tego nie dochodziło w tym czasie, to robiłem jeszcze drugi remortgage. Ale przez kolejne lata już tego kapitału nie wyciągałem, więc to ta wartość kapitałowa tej nieruchomości cały czas rosła, a pożyczka związana z bankiem była na, załóżmy, na podobnym poziomie, jeżeli to było interest only credit. I to jest jeden z przykładów, bo czynsze cały czas rosły, więc pozostawiało mnie to w bezpiecznej sytuacji. Drugim tutaj przykładem jest to, by po prostu zamrażać raty na fiksie, tak? Czyli w tym wypadku możemy zobaczyć, jakie dzisiaj są stopy i czy przy dzisiejszych stopach nam opłaca się ten wynajem. Jeżeli tak jest, to po prostu zamrażamy te stopy i już wiemy, że przez najbliższe przykładowo 2 czy 5 lat będziemy płacić taką samą ratę kredytową i możemy się czuć po prostu bezpiecznie z tą inwestycją. Czy obecna sytuacja na rynku nieruchomości zmieniła Twoje podejście do dźwigni finansowej? Nie zmieniła, z tego względu, że czynsze poszły znacznie do góry, również wartość nieruchomości nie spadła jakoś tam dramatycznie, były jakieś małe korekty i w długim terminie no dalej jest przewidywane to, że te ceny domów będą rosły, tak? Wzrosła minimalna krajowa, rosną pensje też osób pracujących, więc te pensje z jakimś tam czasem będą goniły te ceny tych nieruchomości, więc podsumowując, dalej działam, dalej inwestuję i nadal używam bezpiecznych dźwigni finansowych, tak? Bo to trzeba tutaj zwrócić uwagę, jakich tych dźwigni używamy i pamiętajmy, żeby tam nam zwyczajnie spinało się to w kalkulatorze. Czyli trzeba to wszystko, zanim zaczniemy po prostu policzyć. Wybacz, że przerywam Ci materiał, ale jest bardzo duża szansa, że możemy Tobie pomóc albo możemy sobie nawzajem pomóc. Wysłuchaj tylko tych 6 punktów, które chcę Ci przekazać. Pierwszy z nich jest to usługa deal sourcingowa, gdzie pomagamy inwestorom, którzy nie mają czasu znajdować nieruchomości, remontować i zajmować się ich najmem. Stąd też stworzyłem szereg firm, które mogą Was przeprowadzić od zakupu nieruchomości od A do Z. Czyli znalezienie nieruchomości, remont, najem oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów. Gdzie inwestor nie musi się tak naprawdę niczym martwić. Punkt drugi. Są to moje autorskie warsztaty, gdzie na własnym doświadczeniu, przechodząc tak naprawdę od pierwszych nieruchomości na wynajem do projektów deweloperskich, zacząłem również uczyć ludzi, jak mogą sami zacząć budować swoją niezależność finansową. Dowodem na sukces naszych absolwentów są ludzie, którzy występują na tym kanale na YouTubie, gdzie mają już portfolio nieruchomości na wynajem, nawet po kilkanaście nieruchomości, które zbudowali w zaledwie parę lat. Trzecim punktem są warsztaty rent-to-rent, czyli dla tych osób, które nie mają kapitału, żeby zacząć inwestować na rynku nieruchomości, bądź go mają bardzo niewiele. Są to autorskie warsztaty jednego z naszych wykładowców, który jest ekspertem w tej dziedzinie i uczy Was, jak w legalny sposób budować niezależność finansową poprzez
pod najem nieruchomości. Również absolwenci warsztatów Rent to Rent występują na tym kanale. Punkt czwarty, JV Joint Venture. Jeżeli posiadasz kapitał 800 tysięcy funtów do paru milionów funtów, to jest możliwość wspólnego działania ze mną, gdzie razem zakładamy spółkę. Ja jestem tą stroną aktywną, gdzie wraz z moim zespołem szukamy najlepszych okazji inwestycyjnych. Są to często większe projekty bądź projekty deweloperskie. Ty jesteś osobą całkowicie bierną. W tym wypadku w pierwszej kolejności cały kapitał musi zostać zwrócony Tobie, a już po tej spłacie z kolejnymi przyszłymi zyskami dzielimy się wedle udziałów. Punkt piąty, zostań jeden z naszych czempionów. Przez to, że cały czas to są moje działalności, cały czas rekrutujemy, więc jest duża szansa, jeżeli zostawisz CV, że w niedalekiej przyszłości się z Tobą skontaktujemy. A kogo potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi do firmy remontowej, czyli fachowców, brygadzistów bądź project managerów, do agencji najmu, do zarządzania nieruchomościami, do social mediów, marketingu czy nagrywania bądź montażu filmów oraz do deal sourcingu, gdzie Twoim zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych. Uwaga, w sprawie rekrutacji przyjmujemy osoby tylko z doświadczeniem. Punkt szósty, książka mojego autorstwa Shadow Fortune jest już dostępna na Amazonie, gdzie została bestsellerem. Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z biznesem, z rozwojem, z podejściem też tak naprawdę do życia i to, co możesz spotkać nas w przyszłości, to na pewno ta książka będzie dla Ciebie dobrą lekturą. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wracajmy do materiału. Czy preferujesz inwestycje w nowe budownictwo, czy może w nieruchomości do remontu? To wszystko zależy, w jakim miejscu się znajdujemy. Ja znajduję się w miejscu, gdzie mogę używać naszych tutaj zespołów do tego, żeby znaleźli dom okazyjny w bardzo dobrej cenie, ale często to będzie dom do remontu. No i tutaj wkracza nasz kolejny dział związany z project managementem, który tym remontem się zajmie, tak? W dobrej, uczciwej cenie ten dom zostanie zrobiony, ale zostanie wykonany też tak, że będzie trwały. Więc w moim tutaj konkretnym przypadku ja wolę domy do remontu, tak? No bo wiem, że kupimy je znacznie taniej i na koniec zrobię ten remortgage i odzyskam większość zainwestowanego kapitału. A jeżeli chodzi o domy nowo wybudowane, to też zależy, jaki deweloper tutaj te domy budował. Chociażby dlatego, że nie wszyscy deweloperzy są uczciwi z budowaniem albo no, nie mają do końca uczciwych kontraktorów i te domy niestety czasami są zrobione w takim standardzie, gdzie za rok, dwa, trzy, cztery cały czas będzie trzeba coś z nimi naprawiać, tak? Więc wydaje się, że właśnie tak nie powinno być, bo są to nieruchomości nowo budowane, ale niestety takie rzeczy się zdarzają. Z tym, że podkreślam, tak nie musi być z każdym nowo wybudowanym domem, tak? Trzeba po prostu mieć to na uwadze, kto te domy buduje i jaką ta postać ma markę. I jeżeli chodzi o domy nowo wybudowane, to jest to bardziej lokata kapitału. Tam nie możemy oczekiwać nie wiadomo jak ogromnych zwrotów pod względem przykładowo remortgage'u, ale no, może to być pomysł dla kogoś, który nie chce się nieruchomościami zajmować, jest deweloper, który ma dobrą markę i po prostu ktoś tam chce ulokować kapitał i o tym zapomnieć na najbliższe lata. Więc wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji my się znajdujemy i co nas interesuje. Jak wpływały na Ciebie zmiany w przepisach budowlanych oraz jak mogą wpłynąć na Ciebie i Twoje inwestycje zmiany w przyszłości? Więc jeżeli chodzi o przeszłe zmiany budowlane, no to zazwyczaj są to zmiany, gdzie więcej się od nas wymaga, tak? No, nie kojarzę żadnych zmian, które by w drugą stronę stwierdzają, ok, to w tym wypadku jednak róbcie mniej, landlordzi, deweloperzy, inwestorzy. Ciekawy przykład, gdzie w przeszłości wprowadzono licencje HMO, których nie było, więc wiązało się to z dodatkowymi kosztami, chociażby typu wstawianie ognioodpornych drzwi czy alarmów przeciwpożarowych i tak dalej, więc już podniosły się koszty dla osób wynajmujących na pokoje. Kolejne przykłady to oczywiście z nowym budownictwem. Mieliśmy wielki pożar w Londynie i przez to też wiele nieruchomości jest dzisiaj niekredytowalnych, tak? Mówię o pożarze, gdzie spłonął nieszczęśliwie duży wieżowiec i podobne do tego typu nieruchomości utraciły zdolność kredytową. I tak naprawdę kolejne są rozpatrywane, jak na przykład przy bloku, który będzie miał wysokość iluś tam pięter, nowo budowany, będzie musiał mieć już na przykład nie jedną klatkę schodową, a dwie klatki schodowe. Więc zazwyczaj wpływa to tak, że te koszty
są podnoszone. No ale niestety im bardziej koszty są podnoszone, tym koniec końców ten zwykły konsument no, będzie musiał za to zapłacić, jeżeli będzie chciał nowo wybudowany dom czy nowo wybudowane mieszkanie. Więc niestety koniec końców zawsze to pada na zwykłego, poczciwego Kowalskiego czy pana Smitha. Czy interesują Cię inwestycje w nieruchomości poza Wielką Brytanią? Na dzień dzisiejszy no, zwyczajnie mnie nie interesują, bo tak jak wspomniałem wielokrotnie na social mediach, konferencjach i nie tylko, i też prywatnie. Ten rynek jest tak naprawdę najbardziej obiecujący długoterminowo. Nie mam tutaj obaw też związanych z geopolityką, że nagle padną tutaj na nas spadochroniarze i będą okupować tutaj miasta, czy wybuchnie jakaś inna lokalna wojna. Więc to są rzeczy, które tak naprawdę dają mi stabilność i bezpieczeństwo, a z innymi rynkami na świecie, no niestety różnie to bywa. I zwyczajnie ten rynek jest dla mnie pod względem nieruchomości najciekawszy, ale też wiele osób, nie muszę to być oczywiście ja, poza tego kraju, czy chociażby sławne osoby ze Stanów Zjednoczonych, nie raz, nie dwa, nie trzy mówiły, że jest to najlepszy rynek do inwestowania w nieruchomości, jeżeli chodzi na wynajem, więc jeżeli jestem już w takim miejscu, to nie widzę sensu z niego uciekać. Co myślisz na temat kredytów pomostowych? Więc są to na pewno już dużo bardziej ryzykowne dźwignie finansowe i trzeba tutaj być naprawdę osobą też doświadczoną. Na pewno nie polegałbym to dla osób niedoświadczonych, bo znam wiele historii, gdzie po prostu dana osoba nie przewidziała, co się może wydarzyć, a chociażby wydarzyła się sytuacja, gdzie miasto nie wydało pozwolenia na czas. I w takich sytuacjach no, ktoś się może obudzić, że nagle dana inwestycja, na którą jest ten kredyt pomostowy wzięty, no jest mu odebrana, tak? Bądź jeżeli nie jest odebrana, ten kredyt załóżmy wzrósł dwukrotnie. A znam historię nawet taką, gdzie po czasie, przez to, że to było non-stop przedłużane, a było to przedłużane przez to, że miasto nie zgadzało się na to, co sobie życzyli inwestorzy, gdzie taki kredyt pomostowy wzrósł, uwaga, aż trzykrotnie. Rata wzrosła aż trzykrotnie, jako po prostu była to taka kara dla tych inwestorów. Więc oczywiście my mamy na to sposoby, żeby zapobiec, nawet używając takiego kredytu pomostowego, zapobiec takiej sytuacji, no ale trzeba mieć po prostu checklistę i zacząć robić odpowiednie rzeczy w odpowiedniej kolejności, a nie robić to wszystko na odwrót. Więc jeżeli chcemy używać różnych rodzajów dźwigni finansowych, to pamiętajmy, że wiąże się to z ryzykiem i dobrze, jeżeli mamy doświadczenie, jeżeli to są już dużo wyżej oprocentowane takie produkty. Jak wpłynęły na Ciebie zmiany w prawie podatkowym dotyczącym nieruchomości? Więc wpłynęły na mnie tak, że nieruchomości, które kupowałem na samym początku, nie mając też wiedzy oraz doświadczenia, niewiele wiedząc też o podatkach, no przenoszę teraz na spółki, tak? Bo zwyczajnie jako osoba prywatna płacę już zbyt duże podatki i nie chcę, żeby większość zabierało państwo, więc w legalny sposób chcę w miarę możliwości te podatki obniżać, tak? Więc oczywiście takie zmiany są jakimiś utrudnieniami i wymuszają właśnie chociażby na mnie takie ruchy, a nie inne, a na innych landlordach może to powodować to, że zamiast się douczyć, dokształcić, stwierdzają, że sprzedam te nieruchomości, bo już za dużo to państwo ode mnie bierze. Czy uważasz, że obecnie jest dobry czas na zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, czy raczej na sprzedaż? Więc mamy kwiecień 2024. Ostatnie kwartały mieliśmy lekkie spadki, więc uważam, że na pewno jest to długoterminowo dobry czas. Z tym, że może być sytuacja w 2025 roku, jak będą obniżać te oprocentowania. To są właśnie przewidywania tych banków, gdzie sądzą, że te właśnie stopy zaczną już spadać. Czy to się wydarzy? Ja nie mam kryształowej kuli. Zobaczymy. Ja tylko śledzę ruchy też tych większych. Więc długoterminowo na pewno opłaca się kupować nieruchomości, nawet jeżeli, uwaga, nawet jeżeli kupimy gdzieś na szczycie i później będzie korekta, czyli wartość tych nieruchomości spadnie, to w długim terminie i tak ta cena przebije ten poprzedni szczyt. I tutaj Was tak naprawdę odwołuję do ciekawego wykresu. Jak wpiszecie w Google sobie House Prices Since 1952, indeks, wyskoczy Wam tak naprawdę taki Excel do pobrania i możecie sobie śledzić, jak te ceny
się zmieniają kwartał do kwartału. A jeżeli chodzi o sprzedaż, no to wszystko zależy, tak? Jeżeli kupiliśmy dawno temu, to może być tak, że nagle ta nieruchomość jest warta 2, 3, 4, 5 razy tyle, w zależności od tego, ile lat temu my to zakupiliśmy, i to potwierdza właśnie ten wykres. A jak miałbym dzisiaj ostro inwestować w projekty deweloperskie, czyli budowanie domów, powiem tutaj na przykład na północy, no to byłbym już nieco bardziej ostrożny, tak? Żeby po prostu nie przeszacować. Był ostrożny, nie mówię, że nie opłaca się, ale byłbym tutaj ostrożny. Więc jeżeli chodzi o kupowanie, to uważam, że to może być bardzo dobry czas. Jak te stopy zaczną spadać, to znowu będziecie mieć sytuację, gdzie tych kupujących będzie zbyt dużo i będzie po prostu walka o nieruchomości. W jaki sposób oceniasz potencjał wzrostu wartości konkretnej nieruchomości? Więc wszystko zależy, czy jest to wzrost związany z wzrostem czasowym, czyli po prostu mamy jakąś nieruchomość i nie zamierzamy nic z nią po prostu zrobić, czy jest to wzrost związany z możliwościami modernizacyjnymi bądź dodawaniem różnego typu wartości, typu zmienienie piwnicy na kuchnię, jeżeli to ma być na przykład nieruchomość HMO na pokoje, zmienienie poddasza na dodatkowe pokoje, możliwe potencjalne dobudówki, więc tutaj oczywiście dodajemy w sposób fizyczny wartość, a w tym pierwszym wariancie to trzeba zwrócić na to uwagę, czy dla przykładu nie ma jakichś dużych inwestycji w danym mieście przewidywanych na najbliższe lata, tak? To też może mieć ogromny wpływ na wzrost wartości danych nieruchomości, bądź mogą być to też nawet inwestycje rządowe, które mają wpłynąć na przykład na zmianę konkretnej lokalizacji, tak, że jest jakaś spora modernizacja wchodzi i będzie stworzony jakiś piękny park w okolicy, chodniki i ogólnie zmieni się mocno wizualnie ta nasza okolica, to też może mieć pozytywny wpływ na wartość nieruchomości. Więc to są takie właśnie przykłady związane z właśnie czasem. I tutaj jeszcze raz stawiałbym na to, czy coś będzie się działo większego w okolicy, bądź możliwością modernizacyjną. No ale pamiętajmy, że jeżeli nie ma ani tej pierwszej, ani tej drugiej opcji, ale i tak kupiliśmy to w dobrej cenie, to czy tego chcemy, czy nie, w długim terminie cena tych nieruchomości tak będzie rosła.